Witam, tu Aristeo. Jak zapewne pamiętacie, w poprzednim odcinku pokonałem wesołą gromadkę zbójów, zdobywając trochę sprzętu. Tak. Aha, i tu muszę wcisnąć rozpocznij. Okej. A dlatego muszę ją rozpocząć, bo oczywiście wgrałem stan gry. Dodałem sobie amulet. I teraz chciałbym jedną... Aha! Ja tu mam jeszcze do rozdysponowania punkty. Oczywiście na tym etapie idziemy w siłę. Tak, jest. Dusza. Jak? Ja nie wybrałem drogi natury. Aha! Ja poszedłem w drogę zbytu. No dobra. Już wszystko kapuję. Dobra. Nie będziemy narzekać. Dobrze, ja chciałem coś jeszcze sprawdzić. Tak. Backspace. A. Z pomocą klawiszem Backspace możemy zmieniać broń. To się później przyda, kiedy będę miał i łuk, i broń. A na razie po prostu idziemy. Na czym to ja właściwie skończyłem? Aha, możemy pogadać z tym gościem. I co? Masz już dla mnie, co sprzedajesz? Co masz na sprzedaż? No, trzeba przyznać, że jest... A może? Aha. Czyli nie ma nic ciekawego? Dobra, ale ja mam coś ciekawego, co na pewno go zainteresuje. Teraz tak, jak tu się sprzedaje? Aha, w ten sposób. Tak. Ta kusza to tam raczej nie na tym etapie. No i fajnie, pieniążki dochodzą. Okej. Tu mi się nic tam nie przychowało, nic, nie? Prawdaż? Dobra. Teraz jak z tego wyjść? Może tu... Okej. Dobrze, teraz przypomnijmy sobie, co ja takiego miałem zrobić. Miałem uratować koło. I znaleźć dzieciaka? Czy jakoś tak odwrotnie? No nieważne, tym razem może pójdę poekspić. O, ale ja widzę, że tu się te stwory... O. A no, w sumie diablo też tak jest. Respawnują się. Tak, ja na razie idę generalnie poekspić. I chciałbym troszkę rozpoznać najbliższą okolicę. Może coś wartościowego znajdę, coś co będzie błyszczało. Aha. Wydaje mi się, że nie ma co na razie na rzucać się na zbyt wielkie wyzwania. Cały czas zwracam uwagę na to, czy gdzieś ziemianie... O, właśnie. O czymś takim myślałem. Kryjówka. Co my tu mamy? Skórzane buty. Ja w ogóle mam buty na nogach? No, teraz mam. Cóż, będę starał się czyścić mapę, czyli tak jakby odnajdywać jej, powiedzmy, granicę i wzdłuż niej od tej, aż dwa miejsca się skończyły. Tak, kasa. Runa portal. Nie wiem, co mi to da. No, a czemu nie mogę? Co się z nią stało? A może tu jest jeszcze coś, o czym nie wiem? Nie. Tu są jakieś takie związane z... No, konfiguracją naszej klawiszy.
Dobra, to powiedzmy, że nie wiem, do czego jest ta runa portalu, ale... Mam nadzieję, że się dowiem. Znaczy, na pewno się dowiem, bo w końcu... W którymś momencie... Muszę intelektem zabłysnąć. Tak... O, jakiś obóz. Oj, ale ich tam jest od groma, bo będę musiał ich starać się wywabiać. No, nie do śmiechu ci już, co? Haha. Co ty z drobniakami chodzisz? Wyczytałem instrukcji, że zażycie eliksiru leczniczego wykonujemy z pomocą spacji. Natomiast wydaleć kamany zrobimy ją wciskając enter. O. Jest level. Okej. Zobaczmy. Aha, tu i tu mogę dodać coś. Mruga. Co to jest? Prędkość? Tutaj nic ciekawego. Dobra, na razie idziemy w siłę. Nie ma co tutaj za dużo filozofować. To musi jeszcze poczekać. 2%, 4%. Niewidzialność. Podwójne uderzenie. Ha. To na razie to nie jest dla mnie dobre. Jeśli mam być szczery, to idziemy tutaj. To jest fakt, ale tu nie mam pomysłu, ja na razie będę kumulował, dopóki nie wymyślę jakiejś lepszej opcji rozwoju. Dobrze. Popadajmy ten obóz, czy coś się nie błyszczy. Aj. O! No i bym już przegapił tyle monet. No patrz co za oręż! Taki duży i potężny. No nie! Czyżby ukryte kobiece marzenia? Ha. Ale to nie będzie raczej nic ciekawego w porównaniu do tego, co ja w tej chwili mam, nieprawdaż? Ha. Także nie skorzystamy z tego dużego, potężnego. Musimy się zadowolić tym, który mamy oryginalnie. Oj, ale spryciarz! Uniki robił takie, że ha! Mikstura. Haha. Chciał z lewej strony, ale najpierw sprawi też coś puściało, nieprawdaż? Tak. Runa portalu. Aha, tu! Tu mi doszło, dobra. Tu już wiem, o co chodzi, zabłysnąłem intelektem. Widocznie ten portal możemy używać określoną ilość razy i to zużywa runy, które my musimy zbierać. Może nie jest to samo, co wynalezienie prochu, ale... Zabłysnąłem. No, na sprzedaż. Na razie jestem na dorobku, więc muszę, że tak powiem, każdy śmieć podnosić. A tym bardziej, że niedaleko stąd jest gościu, który takie śmieci skupuje. Taki duży i potężny. Straszne. Ja nie wiem, czy Jasia nie powinna o tej sprawie z kimś porozmawiać. Żeby tak się emocjonować. Korona. Tak, i
eliksirek i coś błysnęło z lewej strony. O! Dźwięki są bardzo fajne tutaj, jak coś wypada. Czyżby jaskinia? Coś tu ciemnawo. Beze mnie nic byś nie widział. Powinienem zabrać pochodnie. Ta, i niby jakbyś z nią walczył? Pochodnie przynajmniej palą się w ciszy. Wszystko jasne. Zajebiste są te niebieskie ludki. Ale tutaj wymiata. Tak, za dokładnie nie muszę tego przeglądać, bo przecież ja będę tu jeszcze na pewno wracał. Przynajmniej tak myślę, bo oczywiście to może być taka jaskinia, przechodnia. O! Co to mi da? Odporność na magię. Ha! Ło, ale toporek ładny, tylko tyle, że mało ciekawy. Tak, trzeba to ładnie poukładać. Więcej miejsca. O, co, zaraz, zaraz. A ta korona to... Aha, to jest dla magika. Tak. A my się brzydzimy magią, nieprawdaż? Ja myślałem, że ten promień to jest też jakiś... że coś tu się znajduje. Ale chyba jednak tak nie jest. To jest tylko tak, żeby było jaśniej. Oj! Aha! Jest szaman. Znany między innymi z Diablo. O szamanku. Runa portalu kolejna. Fajnie. Wow, pierścienia jeszcze nie mam. Co to mi da? Aha, magia. Droga magii lub wiary, także pójdzie na sprzedaż. Paladyn by się ucieszył. Hehehe. Wow! Maczuga bitewna. Skurzona. Na razie nie mam czasu na... na zajęcie się tym, co ja znalazłem. To w spokoju obejrzę. Kolejna maczuga bitewna. To mogło być dobre dla zawodnika walczącego dwoma broniami. Niewykluczone, że tą ścieżką pójdę, bo to jest coś tam związane z tym... O! Żółte? Przegapiłem kogoś? Tak. Mamy, patrz, co za oręż! Taki duży i potężny! A nie dodałaś, że żółty? A to chyba w tym drugim już. Dobra, to jest to. O, nic dla mnie.
Dobra, dobra, ale to ja chciałem... Wow. Czwarty poziom. No, ale... Zaraz, zaraz. Shift. No, ja bym powiedział, że dolne obrażenia są porażające. Nie no, to jest rebelka. To będzie moja podstawowa gra. Broń. A nie ma tu nigdzie napisane, czy to jest jednoręczne, czy dwuręczne. Fajnie byłoby, jakby był jednoręczny, ale to jest raczej dwuręczny. Mapa, dobra. Idziemy sam pić, tylko że ja tu widzę coś żółtego, czyli że to jest coś, z czym można pogadać. Tylko gdzie to jest? Aha, uwieziony! A to jest ten, to koło, co miałem uratować, nie? Teraz po niego przyjdę, ale... Najpierw zajmijmy się tymi sprawami. Tak, najgorsze jest to, że teraz na tej drodze do jego matki są stworki. Trzeba będzie je troszkę przeczepać. No nic, idziemy po tego malca. Czy szaman pozwoli mi odejść? Przekonałeś go, panie? No, mógłbym powiedzieć, że go przekonałem, że tak powiem, ale po moich argumentach to w sumie on się nawet nie wypowiadał. O, tak. A teraz biegnij do mamy. Wow, to fajnie, nie muszę go odprowadzać. Ale teraz pytanie brzmi, a co tu jest? Aha, no ja w ogóle zamasowałem, nie? Tak. A co tu jest? No, dajmy też tego. No i czekamy na czwarty poziom. Ta. Na razie nie idziemy tutaj. O. Nie, może cofnę się do tej pani, żeby zobaczyć, czy tu się dostaje nagrody. Aha, C jest menu nasze. O właśnie, jeszcze spójrzmy. Nie, tu już nie ma nic do przełączania. A bo zaraz. O, problemy rodzinne. Uratowałem syna Lany ze szponów goblinów i odesłałem go do domu. Teraz powinienem zajrzeć do Lany i sprawdzić, czy dotarł na miejsce. No, no wiadomo, no trzeba iść po nagrodę, nie? Dotarł, nie dotarł, nagroda zawsze jest warta coś, nie? Może być exp, na przykład. Albo też w inny sposób mi podziękuję. Tak. Nie byśmy za bardzo ich tutaj zaczepiać, tylko tych, co będą stali na drodze. A! I kolejny punkcik. Portalowy. Ja nawet mógłbym się chyba przenieść. Zamiast tyle chodzić. No. Aha. Gospodarstwo Lany, dobra. No, no to przynajmniej zobaczyliśmy, jak to działa. Expa. Można nazwać darmowym expa. Ta ra ta ta. O ta. Tak, tak, tak. Na pewno się cieszę, że mnie zobaczy. Marzyła o moim powrocie. Troszkę porozbijam kroczki w jej obejściu. Tam coś błysło. Zobaczmy co. Tarcza. Kury! Nie. To są kury? Jakieś takie dziwne. Najgorsze podobno to są kaczki. Strasznie wredne. Syneczku! Och, dziękuję! Z całego serca, jak ja ci się odwdzięczę! Coś by się znalazło.
Wystarczy mi świadomość, że chłopak jest cały i zdrów. No cóż, jestem taki szlachetny. Coś tu błyska, moja szlachetność nakazuje mi sprawdzić co. Krótki kostur, to pewnie dla maga. Nic, za chatą chyba już nic więcej nie ukrywa. Tak, podejdźmy teraz do tego mojego kumpla, czyli kowala. Mam parę rzeczy na spyłkę. Może coś sobie wybiorę z tych moich rzeczy. O. I co? Masz już dla... Co sprzedajesz? Tak, popatrzmy. No to wiadomo, że tandeta. Niech się wzbogaci na tym. Ha. To już w ogóle jest tandeta. Tak, pewnie nie masz tarczy i chciałbyś ją posiadać. A ja jestem skłonny ci ją sprzedać. Tak, to też raczej nie będzie mi służyło. O, będę mógł tego już używać. Tak, no to pozbądźmy się tego. I zobaczmy, co mamy w następnych. O. Tak, zobaczmy. Aha, nawet w sklepie mogę patrzeć i porównywać to, co ja mam, z tym, co tu jest. Nie chcę cię. Ta kasa jest ważniejsza w tym momencie. To też nie potrzebuję. To wiadomo, że nie, ponieważ nie jestem paladynem ani magiem. A tak, o, prawym też możemy sprzedawać, także fajnie. Tak, a to zobaczmy, bo to mogą być czasem lepsze od... Zbroja. Ha. Widzimy się nie różnią. Poza tym, że te są droższe. To sprzedam. Na pewno jakieś lepsze znajdę. To do spyłki. Okej. Okay. Tego młotka sobie zostawię, ale pochodzę trochę z tym. Okej. Okay. Aha, trzeba wyjść tutaj. Ciekawe. Dobra. Teraz pokażcie, co mi ten młot da. A może on jest jednoręczny? Mogłem tą tarczę zatrzymać. Ale to tak. Dojdziemy. Spokojnie. To na pewno nie jedna. A co to jest za... 42, 62 teraz. To jest lepsze. Zdecydowanie. Właśnie, możemy tak porównać. No tak, bo na pewno dlatego jest czerwone, bo obrażenia od ognia może. Tak myślę. Aha, i tak, to była mała prędkość ataku, to też jest mała prędkość ataku. Cóż. Tak. To ja myślę w tym miejscu zakończyć odcinek. Udało nam się uratować to koło. No, w sumie koło. Tak, no dzieciaczka. Tak. Nie było to trudne. I zdobyliśmy rewelacyjny, prawdopodobnie, młot. No i pozbyliśmy się tego dzieciaka, co też jest sporym sukcesem, bo różnie mogłoby z nim być, nie? No mógłby na przykład co chwilę... Wystarczy, powiedzmy sobie szczerze, mam dosyć upierdliwą elfkę i po co mi jeszcze jakiś dzieciak? Tak, dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka, trzymajcie się.